Proszę Państwa, 15 sierpnia 2019 roku w Święto Wojska Polskiego w Białymstoku na Rynku Kościuszki w centrum miasta odbył się pokaz sprzętu właśnie Wojska Polskiego. Byłem tam z kamerą, żeby sfilmować i pokazać właśnie tutaj najciekawsze różne pojazdy, samochody, właśnie tutaj jakieś amfibie, pojazdy bojowe i różne inne tutaj egzemplarze. Natomiast jako, że było tak dużo ludzi i ogólnie, no, że jako, że to był długi weekend, to ludzi się zabrało naprawdę bardzo dużo, to ciężko było cokolwiek nagrać, więc ten materiał jest, że tak powiem, no, w tym materiale nie będzie widać tych pojazdów aż tak dobrze, jak na innych moich filmach, tylko tutaj cały czas ktoś wchodził w kadr, ktoś się wpychał, ktoś przeszkadzał, jakieś dzieci, nawet i dorośli ludzie, więc no nie będzie może to szczyt moich możliwości tutaj montażu i filmowania, ale naprawdę było ciężko, więc zapraszam do obejrzenia ogólnie tego, co przygotowałem razem z kolegą, z Rafałem Dodzińskim. I na dziś to wszystko. Tutaj mamy Hammera z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego. Na górze oczywiście karabin. Spróbuję jeszcze pokazać ze środka. Mogę zobaczyć w środku? Dziękuję. Alvis Stalwart. Bo jeszcze brata masz, nie? Jak za gorąco? I ten pojazd właśnie tutaj armatę z tyłu holuje. Co ciekawe, na zabytkowych numerach. Dałaś jem. Sam wybieram, ale muszę wszystko skrzywić. No, postań tutaj, usiądź przy kierownicy. Dobrze? Usiądź. Dobry. Dobrze? Iveco. Armata przeciwpancerna. Jest oczywiście bardzo dużo ludzi, więc ciężko jest to kręcić w oddali, ale staram się. I kolejny Iveco. A teraz Honker 2000 w wersji wojskowej. Podejdźmy bliżej. Tak.
Co ciekawe, z kierownicą od Poloneza, którą mam nadzieję, że uda się chociaż tutaj przez szparę pokazać. Ale super, to co bardzo fajnie to jest. Najwyższy samochód. Ale super, to co bardzo fajnie to jest. Najwyższy samochód, tak? A najwyższy samochód, jaki był? No? Naprawdę jest dzisiaj ciężko kręcić, bo cały czas te pojazdy są oblegane, więc ciężko objąć taki pojazd tutaj w pełnym kadrze. No ale pokażemy go chociaż tutaj troszkę z tyłu. I kolejny pojazd. Jeszcze nie chciałem jeść. No i na końcu mamy Iveco, pojazd patrolu saperskiego. Z tyłu zdaje się, że jest otwarty, więc możemy mogli do niego zajrzeć. A tutaj proszę zwrócić uwagę, żołnierze rozdają grochówkę.
ale kolejka jest niesamowita. No dosłownie jakby za komuny, ludzie jakby nigdy grochówki nie jedli, aż kolejka się ciągnie aż tam po budynek. Ludzie tak jakby nigdy zupy nie jedli, tak się zachowują, bo za darmo. A właśnie trukarem tu pozabija jakoś, że tu są. Dwie pan dostał? Tak. Dla kolegi. Dla kolegi, no. O, się zawstydziła, ja się nie będę zapomniał. Tak się to nosi. No, jest poważnie, naprawdę. Bardzo proszę, tak uśmiechnął się tutaj pan, ma szablę, może pan pokazać tu szablę? Tak, tak, tak jakoś wyjąć ją z tego, na radę? Tak, oczywiście. To widzimy. O, na bolszewika, bolszewika, goń, goń, goń. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. A to jest beryl? Tak. Beryl, ja beryla też mogę zrobić? Proszę. Tutaj. Aha. Dziękuję. Zapięte. Może jakoś tak wezmę.